Portal za ciosem. Witam wszystkich serdecznie. Gościmy w Gdyni w Mighty Bulls. Naszym rozmówcą jest Sebastian Przybysz. Witaj, Sebo. Witam Ciebie, witam wszystkich oglądających. Miłego słuchania, oglądania. Słuchaj, jak Twoje zdróweczko, bo to jest pierwsze pytanie najważniejsze. No kurczę, no bardzo dobrze. Mamy 2 tygodnie do walki, robię jedne z ostatnich sparingów. Mam najcięższy tydzień w tym momencie, ale czuję się bardzo dobrze, naprawdę. Dzisiaj fajne rundki zrobiłem, jestem bardzo zadowolony. No co, miałem długie przygotowania, bo najpierw do walki majowej, potem chwila pauzy i zasuwam dalej, więc jestem cały czas w jakimś gazie. Wiadomo, że gdzieś już myślę o jakichś lekkich wakacjach, no ale głód walki jest, nie mogę się doczekać, żeby wyjść przed moją publiczność w Trójmieście i zrobić największe show na gali. No właśnie, będziemy gościć tutaj, prawda, KSW 84, można powiedzieć, że jesteś na swoim podwórku. Czy kibice, którzy się zjawią pewnie licznie, są takim dopingiem dla siebie, dodatkowym atutem? Czy wiesz co, ja zazwyczaj podczas walki nie słyszę tak za bardzo kibiców, skupiam się na tym, żeby realizować game plan i słuchać trenera. Tak, no to wiadomo, że jak są jakieś takie momenty, gdzie nie wiem, trafiam przeciwnika, przewracam go albo jestem jakiś bliski skończenia, to wtedy słyszę tą wrzawę. No ale najwięcej mi ci kibice dają jednak przed walką, jak wychodzę i ich słyszę, jak krzyczą tam, że są ze mną i po samej walce też, jak mogą pokrzyczeć i nie mogę się doczekać, jak po wygranej walce wbiegnę na sektor do moich ludzi i będę się razem z nimi cieszyć wygraną, no, bo dla Trójmiasta będzie to taki mały main event. Jak sam wspomniałeś, 2 tygodnie zostało, kilkanaście dni. Twoje treningi takie, już ten najwyższy poziom właśnie masz teraz już za sobą, czy kiedy wycisza się ten trening u Ciebie przed samą walką? Ile dni, czy może godzin, nie wiem, jak u Ciebie to przez wygląda? Najwyższy poziom masz na myśli, największą intensywność. Intensywność treningów oczywiście, ten poziom treningowy. Tak, no to w tym tygodniu jest akurat taka największa intensywność, jeśli chodzi o sparingi. No tak, to jest taki najcięższy tydzień przygotowań, od następnego już troszeczkę luzuję, robię więcej techniki, więcej takich treningów taktycznych niż już sparingów, żeby troszeczkę nabrać głodu, wyluzować się trochę, żeby organizm odpoczął po tych przygotowaniach. Ostatni tydzień to jest tydzień praktycznie tylko na robienie wagi, więc tam to jedynie lekkie treningi i bardziej koncentracja, zbijanie wagi, no i to tyle. No. Czy gdzieś poza klub wyjeżdżałeś jeszcze, żeby posparować, potrenować? Tak, no byłem przez tydzień pomóc w przygotowaniach do walki na Fenie Jasiowi Ciepłowskiemu, którego bardzo pozdrawiam, bo to mój dobry kolega. Niestety wypadł z tej walki, ale cały tydzień bardzo sumiennie i ciężko przepracowaliśmy, więc tam posiedziałem tydzień czasu. Tak, to miałem okazję być jeszcze przez chwilkę w Białej Podlaskiej, bo jestem studentem i musiałem pojechać tam parę rzeczy pozaliczać w tym roku i przy okazji wpaść do tam trenera Nazaruka na taczki, czy chociażby do Kasi Biegajło na jiu-jitsu, więc też zawsze, za to im zawsze dziękuję, bo bardzo przyjemnie mi się z nimi robi. No ale tak, no to większość przygotowań tutaj w klubie robię u mnie z trenerem Jakubowskim, z całą naszą ekipą i oram mocno. Jak sam wspomniałeś wcześniej, miałeś wiosną walkę z Czechem Felipe Mackę, tak? I wygrałeś efektownie. No powiedz mi, jakby ten Sebastian pokazał ten swój power, bo no, skromny jesteś, ale prawda jest taka, że 5 razy zostałeś nagrodzony za najlepszą walkę na KSW, prawda? Dostałeś bonusy za to, też za najlepszy knockout i poddanie nagrody Heraklesa, więc jakby tutaj no wyróżniasz się i tu pokazałeś ten charakter i powiedz mi, czy gdzieś w głowie, tam w tyle głowy ta trylogia z Ikłaczem jest już? Znaczy trylogia już była, no bo to była walka grudniowa, teraz to no, czyli dalej. Kwatrologia, takiego. Wiesz co, nie wiem, tak na takich warunkach, gdzie musielibyśmy długo się do siebie przygotowywać, to nie jestem tak pewien, czy chciałbym kolejne 3-4 miesiące spędzać na przygotowaniu do walki z Kubą Wikłaczem. Tak jak teraz wypadł mu rywal na KSW Koloseum i mógłbym wyjść do niego dzień przed, no to były bardzo fajne warunki, żeby po prostu wyjść i byśmy się szybko sprawdzili, udowodnili, kto jest lepszy, nie trzeba byłoby się nie wiadomo jak bawić. A tak to kolejne miesiące ze swojego życia poświęcać na przygotowanie do tej samej osoby, no to tak się cały czas zastanawiam, czy mi się tak bardzo mocno chce. No już 3 razy się ze sobą byliśmy,
No wiem, że ludzie by prawdopodobnie chcieli tej czwartej walki, bo widziałem, że była nagonka, zwłaszcza też jak wypadł Martin z walką, to ludzie w komentarzach wypisywali, że chcieliby, żebym ja zawalczył. Ja też zgłosiłem to swoją dyspozycję. Niestety do tego nie doszło. Zaprosiłem Kubę też tutaj do gali, na galę właśnie do mnie, do Gdyni, bo wiedziałem, że był po okresie przygotowawczym. Myślałem, że może będzie chciał wykorzystać po prostu ten czas i wyjść do walki, jednak na walkę się też nie zgodził. No co jest dla mnie też zrozumiałe, bo to miesiąc później, to może by bał się o zrobienie wagi. Natomiast no, nie wiem, zobaczymy, co czas przyniesie, jaka będzie przyszłość, co będzie po 15 lipca i jak się potoczą moje drogi i Kuby drogi, czy jeszcze gdzieś się może skrzyżują w przyszłości. Na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, raczej nie. Co nam powiesz o swoim przeciwniku teraz, czy możesz nam zdradzić coś? Mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj o 17 będzie ogłaszanie mojej walki, więc możecie sprawdzać, nie wiem kiedy wypuszczacie wywiad, ale możliwe, że on już będzie po tej 17 wrzucony, więc będziecie wiedzieli, z kim się bije. Mały, rudy, mańkut, zapaśnik, dziki. Czy on leży ci jako przeciwnik, czy tak, to jest ktoś, z kim chciałbyś zawalczyć? Nie wybieram przeciwników i wiem, że było kilku po drodze, którzy zrezygnowali z walki ze mną. Skoro on się zgodził, to znaczy, że jest pewny siebie i wie, że jest w stanie mnie pokonać, więc nie, na pewno go nie lekceważę. Podejrzewam, że wiele osób może mówić, że nie zasługuje na walkę ze mną, ale no, zobaczymy w trakcie pojedynku. Myślę, że może być wymagający w niektórych płaszczyznach. Plany wakacyjne jakie są? Jeszcze nie ma żadnych, bo mam tak może nie tradycję, ale robię tak, że po prostu do walki nie planuję nic. Bo po prostu nie chcę nic zapeszać, nie chcę już jakichś takich dziwnych rzeczy robić, że sobie zabukuję wakacje, a zdarzy się jakaś mała głupia kontuzja, że nie wiem, połamie palucha albo coś innego i nie będę mógł polecieć na przykład, bo nie wiem, bo będę miał zabieg. Więc raczej jeśli wakacje to last minute, chociaż planuję wybrać się w niedługim czasie do Malagi, do moich znajomych, tam do Jacka, odwiedzić jego knajpę, żeby tam troszeczkę podejść sobie u niego, bo uwielbiam, tam też wpadnę na jiu-jitsu do Liliusa Santriego i zobaczymy, tam myślę, że sobie wypocznę trochę w Hiszpanii. Czy chciałbyś coś swoim kibicom przekazać przed tą galą KSW 84? Tak, no i chciałbym wam przekazać, że tak jak zawsze zapowiadam, że będę bardzo dobrze przygotowany, nie mogę się doczekać tego pojedynku i wiem, że nie mam walki wieczoru, ale tak jak ostatnim razem powiedziałem, że nie mam walki wieczoru, zrobię walkę wieczoru, teraz planuję zrobić to samo. W walce wieczoru jest The Freeze, kategoria ciężka, no między naszymi kategoriami jest spora różnica kilogramów, no ale to jestem prawie pewien, że to moja walka skradnie show, bo po prostu zapewnię to. Obiecuję, że przy takim dopingu, jaki tam będzie na hali, to wyjdzie najlepszy Sebastian Przybysz, jaki był do tej pory, bo rozwijam się z walki na walkę i nie mogę się doczekać, żeby zaprezentować wszystkim swoje umiejętności, więc oglądajcie z szeroko otwartymi oczami, bo będzie na pewno bardzo ciekawie i jeśli jesteście na hali, to zadrzyjcie dla mnie swoje gardło. Obiecuję, że odpłacę się, dając wam najlepsze show. Sami słyszeliście, także trzymamy kciuki tutaj za Sebastiana i życzymy mu wszystkiego, co najlepsze. Życzymy ci oczywiście wygranej i czego tylko sobie życzysz. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję tobie również, dziękuję wam wszystkim za przesłuchanie i pozdrawiam. Do zobaczenia na hali. Hej.